3 maja wspominamy błogosławioną Marię Leonię Prady, dziewicę. Maria urodziła się 12 maja 1840 roku na terenie diecezji Montreal w Kanadzie. Na chrzcie nadano jej imię Virginie Alodie. Jej rodzice, Józef i Emilia, nie byli bogaci. Odziedziczyła po nich wielką pobożność, dobroć i łagodność, a także stanowczość i miłosierdzie. Była jednym z 6 dzieci, 2 zmarło w dzieciństwie. Wychowywała się wśród braci. W wieku 14 lat wstąpiła do klasztoru sióstr Marianitek w Montrealu, żeńskiej gałęzi Zgromadzenia Świętego Krzyża. Sam założyciel, mimo iż była chorowita, pozwolił jej złożyć śluby w 17 roku życia. Przyjęła imię Maria Leonia. Przez 5 lat uczyła w szkołach w Montrealu i okolicach. Na kolejnych 8 lat wysłano ją do pracy w sierocińcu w Nowym Jorku. W czasie pracy z dziećmi poznała język angielski. Jesienią 1874 roku skierowano ją do pracy w Memramcook, w stanie Nowy Brunswick. Świadectwo jej służby i oddania Panu Bogu było tak wiarygodne i przekonywujące, że zebrało się wokół niej 14 dziewcząt. Pod jej kierownictwem powstało nie bez trudności nowe zgromadzenie, Małe Siostry Świętej Rodziny. W 1905 roku papież Święty Pius X zwolnił ją z obowiązków wobec pierwszej wspólnoty. Siostry podejmowały posługę w parafiach i w różnoraki sposób służyły duchowieństwu diecezjalnemu. 3 maja 1912 roku otrzymała pozwolenie na wydrukowanie małej reguły. Było to równoznaczne z zaaprobowaniem nowej wspólnoty przez władze kościelne. Na tą decyzję czekała ponad 20 lat. Bardzo się z tego cieszyła. Cieszyła się też ze wzrostu liczebnego zgromadzenia. Wspólnota liczyła 600 sióstr. Maria tego samego dnia zmarła po przyjęciu sakramentów świętych. Beatyfikował ją 11 września 1984 roku święty Jan Paweł II podczas wizyty w Kanadzie. W homilii powiedział m.in. Pokorna wśród pokornych, dziś wznosi się do rangi tych, których Bóg wywyższył do chwały. I cieszę się, że taka beatyfikacja będzie miała miejsce po raz pierwszy w Kanadzie, która była jej krajem. Urodzona w prostej, ubogiej i pobożnej rodzinie, wkrótce zrozumiała piękno życia zakonnego i potwierdziła to poprzez śluby w zgromadzeniu marianistek. Nigdy, nawet w czasie kryzysów, nie kwestionowała daru swojego powołania. Aby poznać konkretną formę posługi nowego zgromadzenia w kościele, często prosiła: Panie, pokaż mi swoje drogi. Znalazła i zaproponowała swoim duchowym córkom formę szczególnego zaangażowania, posługę w seminariach i domach kapłańskich. Nie bała się różnych form pracy fizycznej, która jest ciężarem, który dotyka dziś tak wielu ludzi, podczas gdy praca była pielęgnowana w świętej rodzinie w życiu samego Jezusa w Nazarecie. Tam zobaczyła wolę Bożą dotyczącą jej życia. Chciała naśladować proste życie świętej rodziny. Praca, często trudna, ale wykonywana ofiarnie i z miłością, dawała głęboką radość i pokój. Chciała naśladować Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Jednym z rysów jej duchowości było umiłowanie Eucharystii. Tak Bóg zwrócił oczy na pokorę swojej służebnicy, Marii Leonii, która postanowiła naśladować dyspozycyjność Maryi. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Marii Leonii, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.